To jest jakaś aktorka żenująca, mówią, że amatorka, ale ja wiem, jakaś głupia, jak Marta, wiesz, doma. Daj. Taka aktorka, daj spokój. Tego niestety ludzkiej natury. Z tego, co podczas pan wynikało, cały... że to jest prawdziwa twarz Platformy. Ja tak zrozumiałem wypowiedź pana redaktora. Jest to kontynuacja tego wątku i tego sposobu myślenia, co nie da się ukryć, że nastąpiła tu reakcja, znaczy ze strony PiS-u też były przez ten długi czas formy no, bardzo ostrych wypowiedzi o obrony w różnych sytuacjach, można tutaj przywoływać różne rzeczy, no, niemniej jednak no, to weszło do naszego i my jakby, no dla mnie to jest tak, że jakby dla człowieka żyjącego jest to bardzo bolesne, dlatego że my zamiast dążyć do tego, żeby świat stawał się lepszy, w jaki sposób świadomy dążymy do diabelstwa, dążymy po prostu, wyciągamy zło. I to jest ewidentne zło, które jest nie do obrony. Każdy atak na coś, co dla kogoś jest świętością, jest nie do wytłumaczenia. Jest to po prostu nie do wytłumaczenia. No ale tłumaczą politycy Platformy, że to jest satyra. No to uczestniczą w tym promowaniu tego zła. Bardzo dziękuję panom za dyskusję. Kończył Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego, Michał Płociński z Rzeczpospolitej. Dziękuję Robertowi Tekieremu z Polskiego Radia. To, że jej poświęcamy czas w ogóle, to jest już udział w jej działaniach. Myślę, że trzeba było o tym jednak porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Do usłyszenia się z Państwem. Powtórka programu. Autopromocja. W każdy niedzielny poranek, tuż po godzinie 9:00 przy naszym radiowym stole zasiądą przedstawiciele